Hej, cześć, witam Was kochani, bardzo mi miło, że jesteście. Cóż innego można byłoby robić, jak odpowiedzieć Wam na pytanie, które ostatnio nurtuje coraz to więcej osób. A te persony niestety zerwały ACL-a, czyli więzadło krzyżowe przednie. Ostatniego czasu jest to taka mała zaraza, gdzie więzadła dosłownie pękają na potęgę. I w tym materiale odpowiem na, czy warto operować ACL-a, a może trening i samo w sobie fizjo w zupełności wystarczy. Pozwoli Wam ten materiał osiągnąć rzeczy, do których ja szczególnie Was będę zawsze zachęcał, czyli pozyskiwania wiedzy i wdrażania tego w sposób jak najbardziej praktyczny, więc zapraszam Cię do tego materiału. Wiadomo, sytuacja jest jaka jest, więzadło mogło się już zerwać. I zagadka, która siedzi bardzo głęboko z tyłu głowy moich klientów, to leczenie zachowawcze, czy może od razu wyślijmy ich na operację. Jak widzisz, są tutaj dwie ścieżki, dwie drogi, które będą prowadziły do szczęścia, czyli powrotu do jakiejś aktywności fizycznej. Jednak która jest kręta, a która bardziej będzie Cię prowadziła do szybszego poprawy wzorca ruchowego i powrotu do jakiegoś sportu, żeby osiągnąć dany cel? Zaraz Ci odpowiem. Tutaj trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą stricte operację, to mamy około 400 różnych technik, więc jest trochę tych sposobów rekonstrukcji ACL-a, a najczęściej możecie zobaczyć właśnie taki skrót ACLR, czyli jakby jest to rekonstrukcja. Od razu chciałbym powiedzieć, że skoro istnieje aż 400 technik rekonstrukcji więzadła, to prawdopodobnie żadna nie jest wystarczająco dobra. Jakby rekonstrukcje były wystarczająco dobre, idealne, to by była najprawdopodobniej tylko jedna, albo jak już tylko kilka technik i by wykorzystywali jedną z nich. Jak to zawsze mówię, najlepsza metoda to jest ta, którą ortopeda wykonywał multum razy, im częściej tym lepiej, i dlatego zawsze polecam, by pacjenci się tego trzymali. Oczywiście jestem zwolennikiem takich czy innych metod, bo są również inne protokoły w zależności od tego, jaki klient sport uprawia. Ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę, to mimo rekonstrukcji jest wciąż sporo niepowodzeń, na przykład po zabiegu. Badania tutaj wyraźnie pokazują, że w ciągu pierwszego roku po rekonstrukcji ACL-a to aż 17% osób operowanych znów zrywa więzadło, a ryzyko zerwania w nodze nieoperowanej przeciwnej wynosi prawie 63%. Nie wiem, czy wiecie, ale z takich mega interesujących rzeczy miałem kilku również klientów, gdzie doszło do wchłonięcia w ogóle przeszczepu przez organizm. Po mniej więcej 3-4 miesiącach po rekonstrukcji klienci zrobili ponownie rezonans magnetyczny, czyli badanie MRI, a tam puf, magia, więzadło po prostu zniknęło, przeszczep się wchłonął przez organizm, więc no mega zagadkowa sytuacja, ale takie elementy też będą miały niebotyczne znaczenie, ponieważ taka operacja między 14 a 18 koła właśnie została wchłonięta przez Twój organizm, więc no ciekawe. Dodatkową kwestią, która też nawiedza osobę po rekonstrukcji, oczywiście jest zwapnienie tego przeszczepu. Obecnie na tym obrazku, gdzieś pewnie tutaj, o, tak magicznie zrobimy puf. Więc na tym obrazku powinniście zobaczyć takie zdjęcie, w którym pięknie widać, jak w środkowej części stawu kolanowego przechodzi ten przeszczep. Jednak zwapnienie powoduje, że przeszczep nie może przenosić optymalnie obciążenia mechanicznego na kończynę, a później z kończyny na przykład na tułów i na kończynę górną. Więc oczywiście każdy z nas po rekonstrukcji ma na myśli co? Rehabilitacja. Od razu powiem, nie ma idealnego jednego protokołu. Ilu jest fizjoterapeutów u nas w kraju, tyle historii i protokołów. Jedni działają bardziej standardami zagranicznymi, inni bardziej na czuja, typu zgaduj zgadula, gdzie złota kula. Więc idąc dalej z materiałem, specjalnie dla Was również poszukałem wiele, wiele bardzo ciekawych badań i przeszukałem taką otchłań, można byłoby wręcz powiedzieć, badań naukowych i natrafiłem coś takiego niebywałego. W nomenklaturze zbadano, jaka jest w ogóle funkcja klientów, którzy sami ćwiczyli w domu, czy też wykonywali odpowiednie ćwiczenia i tak dalej, przepisane przez fizjoterapeutę, czy też trenera w późniejszym na przykład okresie. A porównali je z tymi, którzy chodzili regularnie na rehabilitację. Z własnego doświadczenia mam bardzo podobnie, że klienci, którym rozpisałem odpowiedni plan działania do domu i samodzielnie go wykonywali, mają lepsze wyniki funkcjonalne w dłuższej perspektywie czasu. Więc badania, o które opieram swoją wiedzę, pochodzi na przykład też z Kanady. I tam jest o tyle ciekawa taka sytuacja, gdzie do najbliższego fizjoterapeuty
Tak, statystycznie mamy około 50 do 100 km, więc dlatego też musieli samodzielnie ćwiczyć w domu. No i okazuje się, że jeżeli klient sam ćwiczy w domu pod odpowiednią progresją, zmianą ćwiczeń i raz na jakiś czas w odpowiednich fazach te progresje się zmieniają, to ma zdecydowanie lepsze wyniki niż te osoby, które regularnie uczęszczają na przykład na rehabilitację. Moi klienci, których również prowadzę zdalnie, mają rewelacyjne efekty, co jakiś czas po prostu się widzimy w celu skontrolowania, jak wygląda obecna sytuacja po urazie ze stawem kolanowym, więc po prostu umawiamy się na wizytę w gabinecie, sprawdzamy, jak wygląda po prostu ta cała sytuacja, rozpisujemy kolejny plan, kolejną fazę i działamy. Dlaczego to działa i osiągają moi klienci bardzo dobry sukces? Ponieważ oni wiedzą, co mają robić, czego mają nie robić i oczywiście wykonują plan, który rozpisałem i wspólnie sobie wszystko to obraliśmy. Najlepsze efekty osiągasz no kiedy? No wtedy, kiedy wykonujesz swoją pracę i to naprawdę w zupełności wystarczy. I tak kontynuując te rozważania, napotkałem niedawno na bardzo takie świeże badanka. Mogłem wręcz powiedzieć, że to są takie nowki sztuki, bo to jest rok nic innego jak 2021 i klientów w tym badaniu podzielono na takie dwie grupy. Jedną, tą grupę od razu z automatu operowali, a drugą leczyli bardziej zachowawczo, z ewentualną opcją rekonstrukcji, wtedy tylko i wyłącznie, kiedy efekt nie był zadowalający. Wyniki badania były o tyle ciekawe, że obie grupy miały bardzo, bardzo podobną funkcję stawu kolanowego po 2 latach od urazu. Ci, co mieli oczywiście rekonstrukcję, czyli ACLR, delikatnie lepiej wypadali, ale tylko i wyłącznie dosłownie odrobinkę. No i dochodzimy chyba do preludium atrakcji, bo cóż mogę Wam więcej powiedzieć, to nowości prosto z tego roku. Jedna klinika wzięła około 10 tysięcy pacjentów. Zaznaczmy tylko i wyłącznie, że te badania pochodzą ze Szwecji, więc można powiedzieć, iż medycyna tam jest troszkę na innym poziomie niż u nas. I z 10-letniego follow-upu wychodzi prosty wniosek. Osoby po rekonstrukcji delikatnie lepsze mają wyniki niż osoby po leczeniu zachowawczym. Jednak przy niektórych współczynnikach te odchylenia były bardzo mało znaczące, takie mało znaczące o statystycznie. Co więcej, warto zauważyć, że to nie jest Polska, tylko Szwecja, więc też weźmy to pod uwagę. Jeżeli podejmuje się rekonstrukcji więzadła krzyżowego, no to musisz liczyć się z faktem, że u takich osób mamy 23% większe prawdopodobieństwo zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego, a osoby leczone zachowawczo tylko, uwaga, 5%. Więc to jest dobra korzyść i zdecydowanie taki wysoki plus. Jeżeli mamy zerwane więzadło, to zawsze trzeba przygotować oczywiście klienta do zabiegu. Zaraz po urazie dochodzi do zmniejszenia stabilności, siły mięśniowej i większej ekspresji miostatyny, czyli takiego jakby elementu, który będzie negatywnie wpływał na rozwój masy mięśniowej. Więc jak macie miesiąc przygotowania do operacji, to nawet przed samą operacją, mimo iż bity miesiąc ciężko tyraliście, macie wciąż deficyt wzorców ruchowych, wzorców funkcjonalnych, stabilności i tak dalej, na poziomie aż 18%. Więc dodatkowo, jeżeli jeszcze decydujemy się na operację, już te wartości będą szybowały pionowo w górę, ponieważ element operacji jeszcze nakłada mi się na te 18% i dodatkowo po zabiegu, nawet 2-3 miesiące, już mamy 35% właśnie tych elementów w plecy. Ile potrzebujesz wtedy czasu na rehabilitację i trening, by zniwelować owe deficyty? No, odpowiedź tutaj jest prosta. Minimum roku, 12 miesięcy ciężkiej pracy. Więc mając młodą osobę, zawsze, powiem Ci szczerze, polecam, zalecam, wręcz przestrzegam, żeby ta osoba poszła na operację, w wyniku czego będzie miała rekonstrukcję ACL-a. Większość badań sugeruje, że zawsze powinniśmy się poddać zabiegowi, a klienci, którzy na przykład uprawiają sporty wysokiego ryzyka na bardzo wysokim poziomie, czyli tak zwani HLA, czy jest to High Level Athletes, powinni poddać się zabiegowi rekonstrukcji, jednak są to badania również, które takie inne badania, które uwydatniają, że liczni sportowcy, którzy byli leczeni zachowawczo, mają bardzo dobre wyniki i 53,6% z nich z sukcesem uczestniczyło w sporcie sprzed kontuzji. W mojej opinii, jeżeli uprawiasz sport wysokiego ryzyka, chcesz do tego sportu wrócić, bo go kochasz i chcesz jak najdłużej cieszyć się jeszcze tym sportem, to powinieneś wykonać zabieg. Troszkę inaczej oczywiście to będzie wyglądała u takiej osoby jak ja, u takiej osoby jak ty, czyli u osób, które są młode,
które są aktywne, ale głównie na przykład trenują tak nieprofesjonalnie, bardziej amatorsko, ćwiczą na siłowni, uprawiają jakikolwiek inny sport, po prostu nie uprawiają sportu profesjonalnie. To zalecam u Ciebie w takim przypadku głównie wybór leczenia zachowawczego. Potwierdzają to liczne badania, nawet z 15-letnim follow-upem. Czyli troszkę tego jest, żeby iść bardziej w tym kierunku zachowawczym, ciężej poćwiczyć i będziesz miał też piękne wyniki. I kończąc ten materiał w ten zwięzły sposób, postaram Ci się skrócić to w kilku takich podpunktach. Raptem może w jednym albo nawet w dwóch. Oczywiście to, czy powinieneś iść na operację, czy nie, czy bardziej powinieneś oddać się treningowi, fizjoterapii, czy leczeniu zachowawczemu, to będzie zależało od pacjenta, od wieku, od wymagań. W mojej ocenie większość osób, które spotykamy na co dzień, które widzimy w klubach fitness, na których najczęściej gdzieś tam rozmawiamy, które widzimy na zajęcia i tak dalej, to powinniśmy pójść w kierunku leczenia zachowawczego. 6 miesięcy mocnego treningu ułożonego w odpowiedni plan. Jednak mam też również bardzo dobrą propozycję dla Ciebie. Jeśli jesteś osobą, która ma problem po zerwaniu ACL-a, nawet jesteś już po rekonstrukcji, ale efekty nie są zadowalające, może jesteś również osobą, która chce się przestrzec i zabezpieczyć przed tą kontuzją, napisz do mnie i wspólnie dobierzemy odpowiedni plan działania, byś dalej cieszył się aktywnością fizyczną. Zobaczcie, jak łatwo można w taki prosty sposób zaprogramować trening, by pomóc sobie po kontuzji ACL-a. W 6 miesięcy jesteśmy w stanie wypracować zadowalające efekty, które przełożą się na powrót do wybranej aktywności fizycznej. Pamiętaj, że to właśnie takie proste metody bez skomplikowanego szamanizmu są najlepsze. A czemu? No bo właśnie w prostym treningu, ale wykonywanym regularnie, jest cały sekret i za tym stoi niewyobrażalnie wielki sukces. Jesteś po zabiegu, przed, chcesz się zabezpieczyć przed ewentualną kontuzją, po prostu do mnie napisz, zrobimy plan pod Ciebie, a gdy już go wykonasz, to dołożysz kolejną piękną, wielką sztabkę złota do skarbca imieniem trening i sport. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli chcesz więcej takich merytorycznych materiałów, zostaw komentarz, subskrybuj kanał oraz udostępnij ten kawałek tortu wypełnionego poprzegi wiedzą. A to dopiero preludium nadchodzących atrakcji. Jak to zawsze mówię, tak po cichu Ci też powiem, dobry plan treningowy to skuteczny plan, który jest podstawą życiowego, jak i zawodowego sukcesu. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. No i do następnego materiału. I cóż mogę więcej powiedzieć? Ściskam, kłaniam się nisko. Sherlock, trzymajcie się.